Cześć kochani, z tej strony Szalona Szynszyla i mam zaszczyt powitać Was w kolejnym odcinku Tajemnic Simów. Na samym początku chcę Was przeprosić za mój głos, ale chyba mam jakieś zapalenie, zatok czy coś w tym stylu, bo nie czuję się zbyt dobrze. Ale chcę, żeby film się pojawił, więc przecierpicie trochę. W naszej ankiecie zwyciężył temat nadesłany przez Was i zdobył aż 50% głosów. No i czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Takiej zgodności w waszych głosach. A najlepsze jest to, że imię i nazwisko, jakie wyświetliło się przy propozycji z największą ilością głosów, totalnie nic mi nie mówiło. Lacey Darrer. Kiedy ją wygooglowałam, doszłam do wniosku, że już sam jej wygląd jest obiecujący, ale przysięgam, że strzępy jej historii ukryte na mapie Twin Brook są jeszcze ciekawsze. Lacey Darrer jest zmarłą simką. Jednak bezcelowym jest szukanie jej doczesnych szczątków na miejscowym cmentarzu. Miejscowym to znaczy cmentarzu na bluszczowym wzgórzu w Twin Brook. Samo to otoczenie, czyli Twin Brook, jest ciekawe. Po części bagniste, po części osuszone, po części stare i zbutwiałe, a po części nowoczesne i eleganckie. Twin Brook zamieszkują przeróżne rodziny. Jednak większość z nich związana jest z nowymi mechanikami, jakie doszły do gry wraz z dodatkiem Kariera, bowiem właśnie z tym dodatkiem miasto zostało dodane do gry. Więcej o Karierze dowiecie się z najnowszego odcinka Kronik The Sims, ale tak w skrócie. W Karierze dostaliśmy kilka profesji, czyli prac, w których mogliśmy towarzyszyć naszym simom. Dostaliśmy też nowe umiejętności, między innymi rzeźbiarstwo i wynalazczość. Dzięki wynalazczości Sim mógł stworzyć nową, w pełni mechaniczną, ale inteligentną formę życia – Simbota. Wróćmy jednak do Lacey. Tak jak mówiłam, nie odnajdziemy jej szczątków na miejscowym cmentarzu. Jej miejsce pochówku jest nie dość, że niegodne, to jeszcze niespodziewane i ciężkie do znalezienia na pierwszy rzut oka. Macy spoczywa tuż obok budynku na złomowisku Skład Juana. Złomowisko to, jakby nie patrzeć, miejsce, gdzie zostawiamy rzeczy niepotrzebne, popsute, zbędne. Dlaczego więc znajduje się tam grób Lacey? Czy była ona zbędna? A może po prostu trzeba było ją gdzieś ukryć? Złomowisko raczej nie jest miejscem, które tętni życiem towarzyskim, więc czemu nie? Nasza biedna Lacey zginęła w wyniku pożaru jako młoda dorosła, zapewne wiele lat temu. Jak wszyscy zmarli, Twin Brook ma zielonkawą skórę i białe włosy. Na jej piersi widnieje tatuaż przedstawiający białe skrzydła. Wszystkie cechy Lacey były pozytywne. Była rodzinna, dobra, perfekcjonistką, artystką i ekscentryczką. Miała za to niecodzienne pragnienie życiowe. Twórcy potworów. Być może tajemnica śmierci Lacey jest dość prosta do wyjaśnienia. Jak wspomniałam, jej ciało spoczywa na złomowisku Skład Juana. W Twin Brook mieszka pewien Juan i w dodatku ma dokładnie to samo nazwisko, co nasza Lacey. Jest to Juan Derer, który dzielił z naszą denatką pragnienie życiowe twórcy potworów. Niestety jego cechy są dość jednoznacznie negatywne, może poza złotą rączką. Kim mógł być Juan dla Lacey? Raczej nie ojcem ani bratem, bo po pierwsze pojawiłaby się na drzewie genealogicznym, a po drugie, być może w Twin Brook spotkamy innych krewnych Lacey. Ale o tym później. Mogła być jego żoną, która zginęła zanim zdążyli mieć ze sobą dzieci, które złączyłyby ich w drzewie genealogicznym. I mi tak osobiście wydaje się, że Lacey była właśnie żoną Juana. Ciekawy jest opis i biografia Juana. I uwaga, opis. Juan Darrer ma wiele tajemnic oraz talentów. Po utracie domu na skutek pożaru, który mógł być spowodowany jednym z jego licznych wynalazków, Juan zdecydował się przeprowadzić do stodoły stojącej obok pozostałości jego domostwa. Jeśli nie grzebie w jednym z miejskich złomowisk, znajdziesz go pracującego nad kolejnym zwariowanym dziełem sztuki. I biografia. Juan lubi proste rzeczy w życiu, takie jak jego sztuka. Sam ci powie, że jego sposób życia różni się nieco od typowego. Ale chyba nie musicie o tym mówić, prawda? I faktycznie, tuż obok jego domu znajdziemy pozostałości po spalonym domu. Czy to właśnie tam zginęła Lacey? Bardzo możliwe, skoro była ofiarą pożaru.
Z opisu wynika, że pożar nie był przypadkiem, a raczej skutkiem eksperymentów przeprowadzonych bez należytego przestrzegania przepisów BHP. Może więc Juan pochował żonę na wysypisku, ponieważ chciał ukryć fakt, że zmarła przez jego niebezpieczne eksperymenty. Ale według mnie to nie do końca ma sens. Przecież i tak każdy by się zorientował, że Lacey zginęła. Simowie zaczęliby węszyć i w końcu prawda wyszłaby na jaw. Mam pewną hipotezę, ale podzielę się nią z wami dopiero na koniec odcinka. Kolejną postacią naszej opowieści jest Molly Pidgeon. Była dziewczyna Juana, śmiertelnie na niego obrażona. Czemu ich relacje tak się popsuły i czemu nigdy nie wprowadzili swojego związku na wyższy poziom? I tak jak wspomniałam, Lacey najprawdopodobniej nie była osamotniona w Twin Brook. W tej miejscowości znajdziemy kolejny nagrobek, który również ukryty jest w dziwnym miejscu. Jest tam pochowana Macy Clay, Simka wręcz bliźniaczo podobna do Lacey. Ma taką samą twarz, fryzurę, a nawet tatuaż w kształcie skrzydeł na klatce piersiowej. Nawet ich cechy są prawie identyczne. Imiona też brzmią podobnie, co może nam podpowiadać, że faktycznie były to bliźniaczki. Są bardzo podobne. Może nawet za podobne. Macy również zginęła w pożarze. I tutaj też, jeśli poszukamy Simów, którzy mogą być związani w jakikolwiek sposób z Denatką, znajdziemy kogoś, kto jest chyba strzałem w sedno. Żyje bowiem sobie Sim, który nosi to samo nazwisko co Macy, a do tego jest najlepszym przyjacielem Juana Darrera. Ta osoba to Hardwood Clay. Hardwood jest w wieku Juana, jednak raczej nie mieli zbyt wiele wspólnych pasji. Hardwood bowiem jest wziętym artystą, w przeciwieństwie do Juana, który tylko aspiruje do bycia w ogóle artystą. Ma też dość przyjemne cechy, z których aż dwie dzieli z Macy. Są to spostrzegawczy i artysta. Macy i Hardwood nie są połączeni w drzewie genealogicznym. Ale najprawdopodobniej byli małżeństwem. Sytuacja identyczna jak z Lacey i Juanem. I teraz postawmy sobie pytanie. Dlaczego siostry zginęły? W pewnym momencie poślubiły dwóch Simów, którzy byli najlepszymi przyjaciółmi. I co później? Jak długo trwały te małżeństwa? Czy były udane? Niestety nic nam o tym nie wiadomo. Może były, w końcu panowie nigdy się nie ożenili powtórnie. No ale przejdźmy do mojej hipotezy. Zapewne zauważyliście, że zarówno Hardwood, jak i Juan nie są zbyt wyględni. Co jeśli było im ciężko zdobyć kobietę swoich snów, a zarówno Lacey, jak i Macy są, no, dość ładnymi simkami? Moja teza jest taka, że simki powstały w wyniku eksperymentu. Być może Juan i Hardwood postanowili stworzyć sobie żony. W końcu Juan chciał być twórcą potworów, a Hardwood potomkiem Da Vinci. Może ich połączone trudy i działania, artysty i szalonego naukowca, zaowocowały pięknymi simkami. Jedna, Lacey, przeznaczona dla Juana, odziedziczyła po nim pragnienie życiowe. Druga, Macy, przeznaczona Hardwoodowi jego cechę, spostrzegawcze. Eksperyment jednak z jakiegoś powodu się nie udał i simki musiały zginąć. Być może jeszcze nikt o nich nie wiedział, dlatego właśnie ich groby są w tak dziwnych miejscach i dlatego tak jakby nikt ich nie szukał. Po prostu nikt nie wiedział, że istniały. Jedyną osobą, która się dowiedziała, była Milly Pidgeon, późniejsza dziewczyna Juana. Dowiedziała się i go znienawidziła. No ale cóż, to tylko moja hipoteza. Wy na pewno macie swoje własne. Może Macy i Lacey były jednak siostrami Hardwooda, a może zginęły w jednym z tych wielkich wybuchów Juana? Koniecznie napiszcie w komentarzach. Ja już uciekam. Było mi bardzo miło do Was mówić. Jeśli macie taką ochotę, to zasubskrybujcie ten kanał, żeby być zawsze na bieżąco. Możecie też zostawić łapkę, najlepiej w górę. No a my się zobaczymy już niedługo, bo jeśli nie rozłoży mnie całkowicie, to za tydzień w kolejnym filmie. Wpadnijcie też na moje społecznościówki. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pa, pa.